tak to człowiek zamienił 25 stopni słońce w Colorado na deszcz i chmury w całej Polsce. Czapaje trzeba ubrać, bo już zimno. No niestety, jesień to nie jest chyba najlepsza pora na odwiedziny Polski, ale trudno, tak wypadło. Na ten moment uciekamy na chwilę z Giżycka i jedziemy do Olsztyna. W Olsztynie nigdy nie byłem. Jednodniowy wypas z Mazur na Warmię, tak mi się wydaje. Jeszcze tę informację muszę sprawdzić. Jedziemy pociągiem. Pociąg to w Polsce mój ulubiony środek transportu. W szczególności jak jest taki ładny. Bo jak jedzie TTLK, to nie. Final station. Wrocław Główny. Czy waszym zdaniem ta pani, która mówi z głośnika, ma głos jak lektorka z filmów porno? Proszę dać znać w komentarzach. Pierwsze miejsce, jakie odwiedzamy w Olsztynie, to słynne olsztyńskie zapiekanki. Tak jest napisane, a czy one są słynne, to do końca nie wiem. Ale zobaczymy, czy są pyszne. Zapiekanka to najlepsza potrawa na świecie, jak chcesz się ubrudzić ją jedząc. No oprócz tego, że się ubrudziłem, to nie powiem wam, że nie była zła. Jak na przekąskę nawet może być. Natalia zabrała mnie do Olsztyna z jednego powodu. Oto powód. Czeska hospoda, restauracja, która nie przyjmuje rezerwacji. Trzeba po prostu tu przyjść i czekać, żeby wejść. Podobno najlepsza w Olsztynie i bardzo, bardzo smaczna. Sprawdzamy, czy nam uda się w ogóle wejść. Jeżeli nie, to znajdziemy inny powód, żeby było fajnie. Widać? Otóż ja zamówiłem gulasz z knedliczkami, a tu mamy królika i mam nadzieję, że tamtego też spróbuję. Na razie się wydają duże porcje, ale zdrówko. Smakuje. Jeszcze nie wiem, ale jest dobry. Recenzja lokalu na pewno wysoka. Pierwszy raz w życiu królika jadłem. Zarąbista rzecz. No i chociażby dlatego, bo warto przyjechać do Olsztyna. Teraz idziemy pozwiedzać na tyle, ile jeszcze pogoda nam pozwoli, ale czeska hospoda na plus. Mówi się, że Toruń, miasto Kopernika. Byłem w Fromborku, tam niby też jego miasto i tu też? Tyle tych miast Kopernika jest. Proszę o komentarz, które jest prawdziwe. Olsztyński Uber, proszę państwa. Wyłącz się! Dobra, idziemy. Alarm nam się włączył przy nagrywaniu tego materiału. A to są skutery, które można sobie pobierać, takie miejskie, jak na przykład w Zielonej Górze rowery czy hulajnogi w Warszawie. Można sobie tym pierdopędem pojeździć. Dobra, przestał pikać. Ja.
Jeżeli chodzi o pobyt w Olsztynie, to się nie wyspaliśmy. Do 6 rano trwała impreza w miejscu, w którym mieszkaliśmy, pod nim. Od 6 ludzie, którzy zaczęli stawać do pracy, zaczęli gadać. Była po prostu masakra. Ale co na plus w tym mieście, bo dużo rzeczy jest tutaj na plus. Na pewno świetne jezioro, nowocześnie zrobione. Taki obiekt fajny, sportowy, że to można sobie popływać, porobić wszystko, co się chce. No i samo centrum bardzo fajne, fajna czeska knajpa, ją wam bardzo polecam, mega z klimatem, no i było świetnie, nie przeraźcie się tylko dworca, jak tutaj przyjedziecie pociągiem, bo dworzec to ewidentnie obiekt komunizmu, tego się nie przestraszcie, a reszta pobytu powinna być bardzo, bardzo fajna. Dobra, wracamy na Mazury. Słuchajcie, zaparkowaliśmy tu łódkę, wziąłem tylko telefon, mój, jak mi do wody wpadnie, i idę w takim stroju na wyspę, na której był jakiś Francuz podczas pierwszej albo drugiej wojny światowej, tu się ukrywał. No i podobno jakąś kobitkę spotkał, dlatego jest to wyspa miłości. Słuchajcie, niesamowita frajda jest na łódce, płyniemy sobie tutaj obok Giżycka. Już było chodzenie po wodzie, teraz płyniemy, mamy jakieś dobre jedzenie, no i będzie chyba fajny czas, ale tu są widoki, powiem wam. Nie, bardzo relaksująco i w ogóle nie jest zimno, jest ok. Pływamy z jeziora Niegocin i płyniemy kanałem niegocińskim. Płyniemy na Tajty, a potem na Kisaj. Giżycko, Mazury są bardzo zmilitaryzowane. Cały ten mój pobyt jest pod znakiem właśnie militariów. Idziemy dzisiaj kolejne militarne, historyczne punkty zwiedzać. Tym razem Wilczy Szaniec. Jak widzicie, to jest wieża ciśnień i ona jest zamaskowana trawą morską. Jak zobaczycie, sam budynek wygląda niemalże tak samo jak to drzewko. Proszę bardzo, bardzo, bardzo podobne. I nikt tego nie mógł z góry zobaczyć. Dlaczego Wilczy Szaniec jest wilczy? A to dlatego, że Adolf miał taki pseudonim, Wilk. Stąd jego wszystkie te bazy, które były używane podczas II wojny światowej, miały nazwę bardzo zbliżoną do nazwy Wilk. Wilczy, Wilkołaka i takie przeróżne bazy miał tych siedzib podczas II wojny światowej aż 13.
Za moimi plecami widzimy miejsce, gdzie doszło, w tym baraku, który stał tutaj, atak na Hitlera. I tutaj mamy pomnik poświęcony tej osobie, temu oficerowi, generałowi, przepraszam, Stauffenbergowi, nie wiem, czy dobrze wymawiam, upamiętniający niego. I tutaj taką ciekawostkę wam sprzedam, że Niemcy składają tu kwiaty, ponieważ oni już mieli dość Hitlera, wstydzili się, no i wstydzą się tego, co zaszło w historii. Ale tak jakby też i nie ciągle nie chwaląc Polaków, to niestety Polacy często te kwiaty wyrzucają. Jakby do, nie szanują tego, że Niemcy chcą oddać mu hołd. Nie dlatego, że był nazistą, nie, nie, dlatego, że sprzeciwiał się właśnie Hitlerowi. Dla Niemców jest to bohater, porównałbym go trochę do naszego generała Kuklińskiego, który skradł plany zimnej wojny i sprzedał je Amerykanom. Początkowo persona non grata, potem bohater narodowy, już nie żyjący. Witam was z bunkra Hitlera. To właśnie tutaj on stacjonował przez prawie 3 lata wojny. Cały ten wilczy szaniec można by nazwać takim małym Berlinem, bo to właśnie tu, stąd była prowadzona wojna przez Hitlera. Pani przewodnik nam powiedziała, że parę lat temu Niemka przyszła, która przeżyła tą wojnę, bardzo już taka starsza, dotykała tego bunkra i mówiła: on nas oszukał, bo my myśleliśmy, że on był w Berlinie. A w Berlinie wcale długo go nie było, spędzał bardzo wiele czasu na frontach. Większość czasu bym powiedział, że tu, ponad 800 dni. Trochę zimno tam było. Mieliśmy chodzić tylko godzinę do półtora, chodziliśmy 2,5 godziny. Bardzo miła pani Krzysia, polecamy przewodnika, wiedziała bardzo dużo, bardzo nas zainteresowała i teraz jesteśmy w restauracji Stary Młyn pod Giżyckiem, podobno bardzo dobra i fajna restauracja. I to już jest moja pożegnalna kolacja z Mazurami, stąd ruszam w swoje tereny, w końcu dom odwiedzić, bo już nie byłem tam ponad 7 miesięcy. Bardzo dziękuję za wasz czas, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i podzielcie się ze swoimi znajomymi, bo ten kanał tworzę, a subskrypcji nie za dużo. Dziękuję wam bardzo, MM Podróży, dużo zdrowia!